Wygląda na to, że najpierw będzie trzeba chyba przykręcić koło. A potem ruszamy. A few moments later. Koło zamontowane. Trzymajcie kciuki, żeby nic się nie rozwaliło, bo robiłem to pierwszy raz w życiu. Lecimy. Matemblewie. Chyba wybrałem trasę, którą wcześniej nie jechałem i zobaczymy, co z tego będzie. W sumie to nie wiem, gdzie jechać czasami. Te szlak, ale były dwa skręty, wybrałem ten w lewo, który był bliżej drogi. Nie wiem, zobaczymy. Ale będzie fajnie. Rozstaju dróg, stoi dobry Bóg, On wskaże ci drogę. Nie wskaże. Pojadę za drzewami. Mówią w barze, trochę adrenalinki dla smoninki. Takie właśnie miejsca i drogi, jak tam dalej. Kocham jeździć w lesie. Jadę do kolejnego rozwidlenia. Przed chwilą miałem jakieś państwo i chciałem zartować, że może się przytulimy, ale wam powiedział, że 1,5 metra odstępu, proszę. Jesteśmy w Dolinie Wężów. Widziałem już jednego bazyliszka. Jak sikałem. Okej, okay, to prawie była gleba. Wrócę do domu pijany. Zawsze lubiłem być dirty dzieckiem i widzę, że jednak mi to zostało. Teraz jestem dirty dorosłym. To z dwojga złego lepiej, jak w końcu mój rower jest upierdzielony od tego, a nie od kurzu w domu. Co nie? Zrobiłem nawrotkę. I wbiłem się na czarny szlak, który chyba jest najtrudniejszy z tego co wiem. Jest najtrudniejszy bez jeszcze dodatkowych moczarów, które się stworzyły po ostatnich deszczach. Jest tak ślisko, że nie da się przejechać. Moi drodzy, taka niespodzianka na szlaku. Już sobie coś opadnięty z sił, właśnie mijam zakręcik, przy którym miałem taki dylemat. Rozstaj dróg, proszę bardzo. Na dzisiaj koniec, robimy wypad z lasu. No i tyle, słoneczko dalej jest, wrócę odpowiedniej porze, nie tak jak kiedyś. Jeszcze tylko muszę umyć tego brutasa. Strzała jest taka błyszcząca, to idziemy w słońce i nagramy jakiś ładny birolek.
ściągamy koło do auta i wracamy na chatę. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.